15 lipca, poranek. Przybyłeś do małego miasteczka Tromsø na północy Norwegii. W tym miejscu od końca maja do końca lipca panuje niekończący się dzień. Pierwsze, co zauważasz po wejściu do hotelowego pokoju, to grube, czarne zasłony. No tak, to logiczne, myślisz sobie. Przyjechałeś tutaj, by napisać artykuł na temat życia na biegunie północnym. Twój główny cel? Dowiedzieć się, dlaczego nie zapada tu noc. Wychodzisz z hotelu, by przejść się po mieście. Mijają godziny, a słońce porusza się po niebie tak samo, jak w twoim rodzinnym mieście. Na razie nic się nie dzieje. Postanawiasz odpocząć i siadasz przy stoliku w ogródku miejscowej kawiarni. Zaczynasz robić notatki do artykułu. Minęło kolejnych kilka godzin i słońce schodzi w kierunku horyzontu. Budynki spowija cień. 3 godziny później nasza gwiazda jest jeszcze bliżej krawędzi Ziemi. Wygląda na to, że lada chwila nastanie noc, a organizm daje znać, że to już wieczór. Może 21? I wtedy to zauważasz. Słońce przestaje się obniżać, pozostaje nad linią horyzontu i przemieszcza się na bok, cały czas świecąc. Nawet nie dostrzegasz, że dzień się skończył. Za kwadrans będzie 1 nad ranem. Wracasz do hotelu, zasłaniasz okna i kładziesz się do łóżka. Budzą cię promienie słońca prześwietlające zza zasłon. Wygląda na to, że zaspałeś i jest już południe. Patrzysz na telefon. 3 nad ranem. Próbujesz znowu zasnąć, ale nie możesz. Miejscowi są pewnie przyzwyczajeni do takiego ekstremalnego stylu życia, ale turystów może to zdezorientować. To jak jetlag, który nigdy się nie kończy. Następnej nocy albo dnia, sam już nie wiesz. Wieszasz dodatkową warstwę zasłon i przyklejasz na szyby folię. Nie rozumiesz, jak ludzie mogą żyć w takim miejscu. Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że jakimś cudem są rzeźcy i pełni energii. Schodzisz do holu i wtedy pani w recepcji zdradza ci, jaki jest sekret szczęścia w tym miejscu. W czasie niekończących się letnich dni nie musisz stosować się do swojej typowej dobowej rutyny. Cały czas jest jasno i trzeba się z tym pogodzić. Budzisz się o 2 nad ranem? Świetnie, idź pobiegać. Jeśli chcesz zdrzemnąć się po obiedzie, połóż się do łóżka i niczym się nie przejmuj. Niezachodzące nigdy słońce daje tyle energii, że wszyscy mieszkańcy są szczęśliwi i aktywni. Korzystają z tych polarnych dni, ponieważ wraz z nadejściem zimy nadejdzie też polarna noc. 14 grudnia. Twój artykuł stał się rozbudowanym projektem badawczym. Postanowiłeś zostać tu dłużej i zobaczyć drugą polarną skrajność tego miasteczka. Jest 11 rano, ale równie dobrze może być 23. Czujesz się, jakby ktoś cię przeniósł na jakąś samotną planetę bez żadnej gwiazdy w pobliżu. Wychodzisz z hotelu. Jest zimno i ciemno. Cały dzień spędzasz w bibliotece, pracując nad swoim artykułem. Uświadamiasz sobie, jak bardzo brakuje ci słońca. Ciemność naprawdę odbija się na twoim samopoczuciu. Wracasz do hotelu i zasypiasz na, zdawałoby się, tydzień. Pewnego dnia wychodzisz, by zaczerpnąć świeżego powietrza i popatrzeć na zorzę polarną. To niezwykle piękny widok, ale przez to, że oglądasz go codziennie, nie robi już na tobie wrażenia. Obok przechodzi grupka młodych ludzi. Zazdrościsz im wesołego nastroju. Postanawiasz z nimi porozmawiać. Może zdradzą ci sekret, jak przetrwać niekończące się zimowe noce. Jeden z nich stwierdza: wiem, czego ci trzeba. Udajesz się za tymi ludźmi do miejsca, które przypomina małą drewnianą chatkę. Wchodzisz do środka i widzisz drewniany piecyk i ławki. Twój nowy znajomy podaje ci ręcznik i mówi z uśmiechem: witamy w norweskiej saunie. Masz ochotę uciec z tego ukropu, ale młodzi ludzie proszą cię, żebyś jeszcze chwilę poczekał. Leje się z ciebie pot. Nie możesz tego znieść. Wybiegasz z tego ogromnego drewnianego piekarnika i nurkujesz w pobliskiej zaspie śniegowej. W żyłach buzuje ci adrenalina i endorfiny. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu czujesz się szczęśliwy. Wracasz do hotelu i śpisz jak niemowlę. Twój nowy kolega dzwoni następnego ranka. Chodź pozjeżdżać na desce. Wszyscy uprawiają tu zimowe sporty. To kolejny sposób, by zwalczyć sezonową chandrę. Potem żegnasz się ze znajomymi i idziesz do kawiarni. Kawa rozgrzewa twoje ciało i duszę. Z czasem kończysz pisanie artykułu i w lutym widzisz pierwsze promienie słońca. Od tej pory dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza. Dlaczego więc tak się dzieje? Polarne dni są wynikiem przechylenia osi Ziemi pod pewnym kątem w stosunku do Słońca.
Biegun Północny i Północne Koło Podbiegunowe po prostu nie mogą uciec od światła. Możesz nawet przeprowadzić taki eksperyment w domu. Weź globus i przechyl go pod kątem około 24 stopni. Teraz włącz latarkę i poświeć nią z boku. Zobaczysz, że koło podbiegunowe cały czas znajduje się w zasięgu światła. By sprawdzić, skąd bierze się noc polarna, przechyl globus w drugą stronę. Tym razem koło podbiegunowe będzie obracać się w cieniu. Miejscowość Ryukan w południowej Norwegii też rzadko widzi słońce zimą. Gwiazda co prawda świeci, ale jej promienie nie dosięgają miasta, ponieważ leży ono w dolinie pomiędzy dwiema wielkimi górami. Przez cały dzień to miejsce i jego mieszkańców spowija cień. By rozwiązać ten problem, zbudowano tam trzy ogromne lustra odbijające promienie słoneczne i ustawiono je wysoko na zboczach. Kiedy wschodzi słońce, zwierciadła odbijają światło, które pada na mały skrawek rynku. Ej, lepszy ryc niż nic. Od najciemniejszego do najjaśniejszego miejsca na Ziemi. Oto narodowy pomnik White Sands w Stanach Zjednoczonych. Te niekończące się wzgórza bieli to tak naprawdę kryształy gipsu, materiału, z którego robi się płyty kartonowo-gipsowe i tynk. Doskonale odbijają promienie słoneczne. Pustynia znajduje się na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza, więc w tym miejscu słońce świeci wyjątkowo mocno. Poza tym nie ma tam praktycznie żadnych chmur, a więc nie zapomnij zabrać ze sobą okularów przeciwsłonecznych. Grand Banks w Nowej Fundlandii w Kanadzie to miejsce, gdzie zderza się zimny prąd labradorski z ciepłym prądem zatokowym. W rezultacie nadmorskie miejscowości w tym regionie przez większą część roku spowite są mgłą. Według Księgi Rekordów Guinnessa to najbardziej mgliste miejsce na świecie. Panuje tam dość wysoka wilgotność, ale i tak nie jest źle w porównaniu z wioską, gdzie nieustannie pada deszcz. Wieś Mamsinram w Indiach jest uznawana za najbardziej mokre miejsce na Ziemi. Cała wilgoć, która gromadzi się w Zatoce Bengalskiej, opada na tę miejscowość. Bez przerwy leje tam deszcz. Mieszkańcy poruszają się pod specjalnymi parasolami wykonanymi z trzciny. Dzięki deszczom w wiosce bujnie rozkwita roślinność, ale najciekawsze są tam tak zwane żywe mosty. Tworzą je wyrastające poziomo korzenie drzew. A teraz przenosimy się do najbardziej wietrznego miasta na świecie. Najsilniejsze zanotowane tam podmuchy osiągnęły 247 km na godzinę. I nie, nie chodzi o Webę. Stolica Nowej Zelandii, Wellington, leży tuż przy cieśninie Cooka, między wyspami północną a południową. Wieją tam wiatry z nadmorza Tasmana. A ponieważ ten rejon jest górzysty, tworzy się tunel, który sprawia, że nadciągające porywy stają się jeszcze silniejsze. To trochę jakby wsadzić palec do węża ogrodowego. Woda ma mniej miejsca, więc wylatuje pod większym ciśnieniem. Ciągłe wiatry o sile huraganu mają też swoje zalety. Tworzą ogromne fale, które przyciągają żeglarzy, windsurferów i kitesurferów z całego świata. Oprócz tego wiatry wydmuchują zanieczyszczenia z nadmiasta, a co najważniejsze, 62 turbiny wiatrowe, które postawiono na zboczach gór, zapewniają miastu stały dopływ energii. A teraz wyobraź sobie, że idziesz w góry. Jest noc, na dworze nieco chłodno. Przed tobą u stóp wzgórza pojawia się wysoka na 3 piętra ściana ognia. To nie pożar lasu, ani rejon aktywności wulkanicznej. Po prostu magiczne płomienie, które się nie rozprzestrzeniają i nie wypalają. Witaj w krainie ognia, w Azerbejdżanie. To dziwne palące się wzgórze, które obserwujesz, to tak zwana Janardak, czyli płonąca góra. Pali się tak nieprzerwanie już od dziesiątek, a może i nawet od setek lat. I kiedy tak stoisz z ustami otwartymi ze zdziwienia, możesz poczuć zapach gazu w powietrzu. Dawniej przyczyn tego wiecznego ognia dopatrywano się w magii. Teraz jednak wiemy, że wzgórze płonie, ponieważ z ziemi wydobywają się łatwopalne, naturalne gazy. Można nawet podpalić pobliskie strumyki. Tylko rybkom się to nie spodoba. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.